straszenie nas wagnerowcami jest tylko manipulacją polityczną. A jeśli idzie o potwierdzenie takich wpływów w stosunku do Tuska, wydaje mi się po prostu śmieszne. I pokazywanie za każdym razem Tuska, który rozmawia z Putinem na molo jest, jest oczywiście jest hmm. Jest draństwem, chciałam powiedzieć, no i powiem dlatego, że pomija się, że dzięki działaniu Tuska Putin po raz pierwszy od, od wojny, od czasów wojny był na Westerplatte i potwierdził, że wojna zaczęła się 1 września 1939 roku. Taka komisja powinna zostać powołana zdecydowanie, żeby no, żeby postawić. Przed, odpowiednim, przed odpowiedzialnością przede wszystkim ministra Macierowicza, jako, jako ministra obrony. Putin nie chce tr w rozpoczęcia trzeciej wojny światowej. I wydaje mi się, że to straszenie nas agresją, czy to wagnerowców, jest zupełnie, zupełnie bzdurne. Może bardziej polityczna? Jest wyłącznie polityczne, Tego też zaraz przejdziemy, bo to jest bardzo. Wyłącznie polityczne, dlatego że ja nie widzę takiej możliwości groźby ze strony Rosji, która chciałaby napaść na którykolwiek z państw NATO. Mhm. To teraz trochę o Białorusi to może rzeczywiście jest potencjalne zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej, także w kontekście politycznym. Pani redaktor, jeżeli pani wie, co mam na myśli, a na pewno pani wie, co mam na myśli. Już coraz częściej przedstawiciele polskich władz mówią o tym, że jest to zagrożenie potencjalne. Inni oczywiście idą dalej, stawiają tezę, że być może trzeba będzie wprowadzić stan wyjątkowy, a wiemy, że w październiku są wybory. Dość wprost dzisiaj mówiła Pani o tym, jak Rosjanie intensywnie potrafili wpłynąć na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc ja też wprost Panią zapytam. Czy Rosjanie, Białorusini, Łukaszenka, Putin mają narzędzia, możliwości i chęci do tego, żeby wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce? Niemożliwie, niewątpliwie mają chęci. Jakie mają możliwości, to na pewno nie odnosi się do wagnerowców. Mhm. Absolutnie wydaje mi się, że straszenie nas wagnerowcami jest tylko y, manipulacją polityczną. Nie ma. Y, jak, jak sobie wyobrażamy? W tej chwili przecież uprzytomnijmy sobie, że ci biedacy, którzy są sprowadzani przez Łukaszenkę, y, mamieni. Przeniesieniem się do Europy w sposób bardzo łatwy, Łukaszenka, który wyciąga od nich ostatnie pieniądze, za które sprzedają domy i wszystko, bo muszą uciekać z tych państw, gdzie są, na przykład, z Syrii czy z Iraku, że to są ludzie, czy z Afganistanu, że to są ludzie, którzy uciekają przed śmiercią, więc oni oddają wszystko i nie mają możliwości sprawdzenia tam na miejscu. Skąd inąd ja się dziwię, dlaczego nasza. Kontrpropaganda jest tak słaba, żeby ich nie uświadomić, ale nie wiem, tutaj pasuje przed mafią może jakąś. W każdym razie oni są sprowadzani, mamieni przyjazdem na Białoruś, gdzie natychmiast są odbierane im paszporty i natychmiast zostają pozbawieni wszystkiego i zmuszeni do, do akcji na nasz wielki, wspaniały prawda, mur obronny. Więc to są ludzie, którzy są używani jako też narzędzie walki, z to znaczy ataku na państwa Europy, po prostu żeby pokazać, jak bardzo Białoruś i Rosja mogą je atakować. My się bronimy zupełnie bezsensownie, dlatego że każdy, ten, każdy, z, tych, każdy z tych ludzi powinien mieć możliwość, Przejścia przez odpowiednią procedurę, procedurę przyjmowania Mówiłem, imigrantów. przed nimi, czyli przed migrantami. Tak, jest, mhm. oczywiście, tak. że nasza polityka imigracyjna w ogóle leży, dlatego że podstawą polityki jest tejże imigracyjnej, jest sprawdzanie każdego, kto do nas chce przyjąć. Więc żeby nie inwestować tyle w te urzędy, to lepiej prawda, zainwestować było w i który jest równocześnie wielką propagandą. Proszę, jak my wspaniale bronimy granic Europy. I... Pani tak to tylko u, 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 do, do, dopytam, bo powiedziała pani, że straszenie nas Wagnerowcami jest polityczną manipulacją. Czyją? Polskich władz? Tak. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. Mhm. Tak mi się wydaje, dlatego że ani razu nie usłyszałam ze strony y, białoruskiej czy ze strony rosyjskiej y, zagrożenia Wagnerowcami. Być może ono rzeczywiście jest i ja o nim nic nie wiem, dlatego że Litwa czy Łotwa też przed nimi się postanowiły bronić, ale wydaje mi się, że, że tamte obawy są bardziej uzasadnione niż nasze. Ale ja nie jestem politologiem i nie mam możliwości no, śledzenia tych wszystkich, tych wszystkich ścieżek zagrożeń. Pani redaktor, to już tak zbliżając się do końca, czy pani widzi? w porównaniu z naszym ostatnim spotkaniem które się odbyło kilka miesięcy temu jakąkolwiek zmianę perspektywy dotyczącej zakończenia tej wojny w Ukrainie dotyczącej przejścia do jakichś rozmów pokojowych wiemy no przecież Siergiej Ławrow znów jakieś zupełnie irracjonalne wystąpienie ostatnio miał, mówiące o tym, że ten kolektyw zachodni pod wpływem Stanów Zjednoczonych pompuje Ukrainę, bo chce Kole stworzyć tam... Kolektywny zapad. Nie ma tak, nie Biorowy ma, zapad, nie ma tutaj, nie ma tutaj e, żadnych e, postępów, Pani zdaniem, w tej, jeżeli chodzi właśnie o perspektywy pokoju ewentualnego? Mnie się wydaje, bardzo dużo o tym się mówi, tak. ale nawet papież się w to wmieszał bezsensownie kompletnie i e, cóż, o, nie widzę żadnych tutaj możliwości postępu. Cały czas Zelenski się upiera, że dopóki nie wyzwolą w całych wszystkich ziem mhm. ukraińskich, to znaczy Krymu. Jak odbić krym Rosjanom, tego jeszcze nikt nie wie, ale podstawowy, straszliwy błąd, który już został popełniony przez kolektywny zachód, to jest opóźnienie w dostawach broni. To jest Za późno. Według mnie, ich zbrodnia to jest ich cackanie się z ich własną wewnętrzną polityką, patrzenie z każdej strony, czy nam to się opłaca, czy się nie opłaca, zupełnie nie bacząc na setki trupów w Ukrainie, na tę potworną wojnę, która Ukraina także jednak w imieniu Europy toczy o wartości, o, o wolność i tak dalej. Więc z tego straszliwego błędu teraz się będą wycofywać. Teraz na szczycie w Wilnie znowu stwierdzono, że, e, po, że, że powiększa się. E, szkolenie na myśliwcach szkolenie, będzie kolejna, domaga się od miesięcy. Tak jest i że e, 700 tam miliardów już wydały Stany Zjednoczone e, dolarów na e, uzbrojenie, e, uz, uzbrojenie Ukrainy. W porządku, tylko za późno. Jeden z naszych widzów tutaj podsumował tę naszą rozmowę, że Czarno raczej to wszystko wygląda na obecną chwilę. Pani też to czarno widzi na razie? Tak. Tak nie jestem, nie jestem optymistką, dlatego, że, dlatego, że jest przepraszam, że użyję takich górnolotnych stwierdzeń. Zło jest silniejsze od dobra. Zło jest szybkie, zło jest aktywne, a zło się dobro, nie zastanawia. Za długo. A dobro się wlecze, podejmuje takie czy inne e, postanowienia, e, latami, nie lata, miesiącami się zastanawia, czy wysłać, czy nie wysłać, czy nam to pomoże, czy nie pomoże, a to, co robiły Niemcy, to, co robił Scholz. Jak długo się jednak zastanawiał? Potem się włączył pełną parą w, e, w wsparcie On Ukrainy. Po szkodzie. Ale jak, właśnie Ale jak długo. Długo to trwało, więc cała demokracja przegrywa z dyktaturą na powolności swoich działań. Mogę jeszcze jedno polityczne pytanie, takie odrobinkę. Bo ja muszę jeszcze panią, muszę wykorzystać tę pani obecność. Chciałam zapytać o Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich, którą prawo i sprawiedliwość chce powołać, po to, żeby. Mm... Marzę o tym, żeby taka komisja powstała. By, <laughs> Dlaczego? By, by, by potwierdzić wpływy rosyjskie w pisie miałaby bardzo dużo do roboty, a jeśli idzie o potwierdzenie takich wpływów w stosunku do Tuska, wydaje mi się po prostu śmieszne. I pokazywanie za każdym razem Tuska, który rozmawia z Putinem na molo, jest, jest oczywiście jest, jest draństwem, chciałam powiedzieć, no i powiem. Dlatego, że pomija się, że dzięki działaniu Tuska, Putin po raz pierwszy od, od wojny, od czasów wojny był na Westerplatte i potwierdził, że wojna zaczęła się 1 września 1939 roku. W umysłach Rosjan po dziś dzień wojna zaczęła się 23 czerwca 1941 roku. Jaka wojna przedtem? Jacy Polacy się bronili? W ogóle była jakaś Polska? Więc Putin to potwierdził i też dzięki działaniom, e, dzięki działaniom Tuska, Putin po raz pierwszy Przyznał, że zbrodni katyńskiej dokonało NKWD, czyli najstraszliwsza organizacja operacyjna, opresyjna w Związku Radzieckim do 1939 roku i że oni, to znaczy nie, do 1945 do roku, przepraszam, potem się zmieniło w KGB, że dokonali tego Rosjanie, a nie Niemcy. Pierwszy raz Putin to powiedział dzięki Tuskowi, ale Potem on cię z tego wycofał, ale to już nie jest naprawdę wina Tuska. A skąd pani wie? Wszystko jest wina Tuska, pan redaktor. <grym> tak jest. Czyli rozumiem, że taka komisja ewentualnie mogłaby szukać tych rosyjskich wpływów, ale zupełnie gdzie indziej niż zamierza ich szukać? Absolutnie tak. I taka komisja powinna zostać powołana zdecydowanie, żeby, no, żeby postawić przed odpowiednim. Przed odpowiedzialnością przede wszystkim ministra Macierowicza jako, jako ministra obrony, który osłabił naszą obronę totalnie i którego pierwszą akcją była akcja zdobycia przedstawicielstwa NATO w Warszawie po to, aby stamtąd wydobyć Papiery, które mogłyby go oskarżać. I przecież to była jego pierwsza akcja, a poza tym cały ten raport do, dotyczący spuż, służb specjalnych, wojskowych służb mhm, specjalnych. Info, wo, wo, wojskowych służb informacyjnych, który został natychmiast przetłumaczony na język rosyjski przez agentkę rosyjskiego wywiadu i który wystawił prawdopodobnie na śmierć także kilku naszych znakomitych agentów. To jest temat też na, jak sądzę, bardzo długą rozmowę. Może kiedyś panią na nią namówię, bo wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, e, szczególnie przed wyborami, jest bardzo ważna. Pani redaktor, jak zwykle bardzo Pani dziękuję, dziękuję za wizytę u nas studiu. dziękuję bardzo. Przekazuję wyrazy uznania, sympatii i szacunku od naszych e, widzów, ponieważ pisali e, tutaj bardzo miłe rzeczy.